STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim niezmiernie cieszę się ze zwycięstwa, które przyszło bardzo ciężko. Myślę, że ta nasza pierwsza połowa, nie ma tutaj co obijać bawełnę, nie była dobra w naszym wykonaniu, było mnóstwo strat, bardzo źle weszliśmy w tym mecz i do 30 minuty nie wyglądało to za dobrze. Gdzieś tam w końcówce pierwszej połowy trochę lepiej to zaczęło wyglądać, zaczęliśmy smażyć jakieś sytuacje. A myślę, że przerwa to był dobry moment, żeby zareagować. Fajna reakcja drużyny. Tutaj nie ma co ukrywać, że trochę mocniej porozmawialiśmy, bo musiało to zdecydowanie lepiej wyglądać w drugiej połowie. Na pewno, jeśli chodzi o taką płynność w grze, to mieliśmy w tym sezonie wiele meczów więcej, ale z drugiej strony też Wisła postawiła trudne warunki, nie było łatwo się z nią grać. Jest tym bardziej szacunek, że w takich okolicznościach drużyna potrafiła wyjść na prowadzenie i dowieść to zwycięstwo do końca. Na pewno w tej drugiej połowie zabrakło nam zaangażowania, determinacji i z tego bardzo się cieszymy. Cieszę się, że w końcu na tą przerwę na kadry wygraliśmy, bo to jest trzecia przerwa i wcześniej była porażka, później remis, dzisiaj przyszło zwycięstwo. Ten razie ja zapytam, bo to pewnie będą pytania też do domu, czy w tej sytuacji z rzutem karnym nie było VAR-u. Wiemy, że sprawiedliwości stało się zadość, ale jak tam to tak, tak, teraz wiemy, że VAR-u nie było, natomiast ja też tak chwilę rozmawiałem z zawodnikami. Nie znam do końca wypowiedzi Kanty, z tego co wiem, nie wiem, czy się przyznał, że nie był faulowany, czy dał do zrozumienia sędziemu. W każdym razie na pewno jakąś rolę w tym wszystkim odegrał. Pan pytał o to, czy był faul, czy o samą sytuację. W sensie, jak pan by to skomentował, bo nie było VAR-u, sędzia dyktuje karny, nie było jej karny. Wie pan, przede wszystkim ja zawsze mam takie swoje zdanie, nawet jak to będzie na niekorzyść mojej drużyny. Jeżeli tam naprawdę faulu nie było, to ja się cieszę, że tak było, tak? Jeżeli krzywdzące byłoby, to by dla gospodarzy, gdyby się okazało, że jest faul, ale z tego co wiem, to faulu na pewno nie było, bo piłkarzy mówili, zresztą było widać po reakcji nawet, bo to czasami jest sztuczna reakcja. To była reakcja naturalna moich piłkarzy, którzy od razu jakby protestowali i chcieli obronić tę decyzję no i cieszę się, że tak się stało. No, na pewno ten Wisły powie pewnie co innego. Może pytam o Arwiego, bo chyba strzelić jakiś razem. No na pewno, ale on już w tygodniu, nie trenował dwa dni i na pewno jest jakiś problem. Na Grodze nigdy nie można powiedzieć co i jak. Zawsze fajnie, że ta przerwa teraz jest, więc liczę na to, że zdąży się wykurować na następnego meczu, ale na gorąco nie powiem co jest. Na pewno jakiś problem z przewodzicielem lub z Pakwiną, ale mówię, w tej chwili trzeba czekać na badanie. Nie było Piotrze Tomasika, to nie znaczy, że przepadł na 7 dni? Na jeden dzień nie przepadł, na żaden dzień. Piotrek kontuzję złapał. Powiedzmy, nie jakąś poważną, natomiast taką uciążliwą dla piłkarza, bo to jest jakiś mięsień międzyżebrowy i tam się jakiś kłopot pojawił, zapalenie tego mięśnia, więc myślę, że po tej przerwie powinien być na naszej dyspozycji. Dziękuję. Jeśli nie ma problemu, uprzejmie. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.